Kopernik teologii, czyli krótka refleksja o myśli Johna Hicka. John Hick to jest, był właściwie brytyjski teolog żyjący w latach 1922-2012, który przez wielu znawców myśli teologicznej XX wieku uważany jest za jednego z najważniejszych myślicieli. Są też tacy, którzy przyznają mu tytuł Kopernika, wręcz teologii XX wieku. Skąd takie znaczenie i taka wielka, taki wielki szacunek dla tej myśli? Chciałbym najpierw uprzedzić słuchaczy, widzów, że nie dla wszystkich jest rzeczą oczywistą, że teologia jest nauką, więc porównywanie jej do astronomii, do fizyki czy chemii dla niektórych jest wielkim nieporozumieniem, choćby z tego względu, że każda z nauk ścisłych ma ściśle określony przedmiot, którym się zajmuje. Matematyka, wiadomo, zajmuje się cyframi, dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i bardzo skomplikowanymi operacjami matematycznymi. To samo fizyka, chemia, biologia. Więc uprawianie tych nauk jest zajęciem poważnym i możemy również zajmować się historią nauki i wtedy możemy się zastanawiać, jak bardzo te nauki się zmieniały na przestrzeni wieków. Niektórzy mówią wręcz o zmianie paradygmatu, czyli właśnie takiego radykalnego podejścia do nauki. I właśnie w tym sensie mówi się o przewrotach w nauce, również w astronomii, którego dokonał właśnie Mikołaj Kopernik. Jak mówimy, powstrzymał Słońce, a poruszył Ziemię, czyli właśnie sprowadził nas, Ziemian, i naszą planetę do właściwych proporcji, że to nie my jesteśmy w centrum naszego układu planetarnego, ale właśnie Słońca, a my razem z innymi planetami wokół Słońca krążymy. No dobrze, a dlaczego warto mimo wszystko mówić o teologii jako nauce i również o zmianie w tej nauce? No z tego prostego względu, że jest bardzo dużo ludzi, którzy się zajmują teologią i jest bardzo dużo ludzi, którzy wierzą w Boga i korzystają z przemyśleń teologów. Dlatego sądzę, że warto nawet dla kogoś, kto nie uważa teologii za naukę, kto uważa, że zajmuje się zbiorami pustymi, mówiąc językiem matematycznym, no bo przecież dla wielu ludzi istnienie Boga jest wątpliwe, że Bóg po prostu nie istnieje, więc nauka, która się zajmuje Bogiem, a tak właśnie etymologicznie tłumaczymy z języka greckiego theos, Bóg, logos, słowo, czyli nauka o Bogu. No ale jak nie ma Boga, no to jak się można zajmować nim jeszcze w dodatku w sposób naukowy? No, ten sam zarzut można postawić przecież i wobec literatury i poezji, które no, wprawdzie istnieją, bo są zapisane, ale no, jest to byt dość ulotny, właściwie niewymierny, a jednak nikt nie odmawia racji istnienia literaturoznawcom czy poetom tym bardziej. No więc mam nadzieję, że po tych wstępnych uwagach udało mi się przekonać moich widzów, że jednak teologia jest nauką humanistyczną i tak jak można zajmować się poezją czy literaturą w sposób zajmujący, ciekawy, tak samo i Bogiem można się zajmować na różny sposób. Sprawa z teologią jest o tyle może jeszcze bardziej skomplikowana, że to, co i jak ludzie myślą o teologii i o Bogu, ma też praktyczne konsekwencje. I właśnie tego dotyczy ten radykalny przełom w myśleniu o teologii, jakiego dokonał John Hick.
którego dwie książki mamy również w języku polskim, więc każdy sobie może wygooglować i zobaczyć, kto o nim pisał. Są też książki w języku polskim o nim poświęcone, więc nie jest to całkiem postać nieznana. Otóż nie będę wchodził oczywiście w jakieś szczegóły jego różnych dokonań, nie będę analizował jego wielu książek. Chcę natomiast powiedzieć, że z grubsza rzecz biorąc, myśl, refleksję teologiczną można podzielić na takie trzy działy, czy na takie trzy sposoby uprawiania teologii. I właśnie Hick wprowadził ten trzeci, o którym na końcu powiem, który rzeczywiście zrewolucjonizował myślenie o Bogu i o religii, zwłaszcza o religii. Otóż sądzę, że dla większości moich widzów rzeczą jak najbardziej zrozumiałą jest myślenie o Bogu i o religii w taki sposób, że człowiek, który wierzy w określony sposób, czy to jako chrześcijanin, czy jako Żyd, czy jako muzułmanin, hindus, buddysta i tak dalej, jest przekonany, że jego religia jest jedyną, prawdziwą i najlepszą i tylko ona ujmuje Boga w sposób prawdziwy. I ten sposób myślenia nazywamy ekskluzywizmem. To znaczy, że wyklucza, właśnie ekskluzja, to jest wykluczenie tych, którzy nie myślą tak samo jak ja. I to oczywiście przez wiele dziesiątków, może nie dziesiątków, ale na pewno przez kilka tysięcy lat, ten sposób myślenia sprawił, że ludzie zaczęli się wzajemnie przekonywać, kto jest najlepszy. Nie zawsze to były debaty teologiczne, często były to kłótnie, wojny, czasem dość okrutne. Więc ten sposób myślenia, jak widzimy, może mieć takie konsekwencje również przemocowe, gwałtowne. Drugi sposób myślenia o religii jest bardziej łagodny, możemy powiedzieć tolerancyjny, to jest inkluzywizm. Czyli ja włączam do mojego sposobu myślenia o Bogu również inne religie, wiem o tym, że one istnieją i oczywiście nadal jestem przekonany, że ta moja jest najlepsza, że tylko idąc tą moją ścieżką, czy jadąc tą moją autostradą, na pewno dojadę do nieba i chciałbym, żeby wszyscy na tą moją ścieżkę, czy na tą moją autostradę wjechali. No ale jestem realistą, wiem, że to jest niemożliwe, więc godzę się na to, że jest wiele sposobów mówienia o Bogu, wiele sposobów wierzenia i w ten sposób ludzie ze sobą rozmawiają, dogadują się, nie mają za złe, że wierzą w różnych bogów, czy w różne religie. No i wreszcie trzeci, w moim przekonaniu najważniejszy, właśnie ten rewolucyjny sposób myślenia o Bogu i religii, to jest ten wprowadzony przez Johna Hicka, mianowicie pluralizm religijny. Otóż na czym polega tak naprawdę pluralizm religijny? Bo możemy powiedzieć, że przecież ekskluzywista czy inkluzywista też sobie zdawał sprawę, że jest wiele religii, tak? I ten pluralizm był tam obecny w ich świadomości. Ale właśnie tutaj jest pies pogrzebany, czy to jest to najważniejsze odkrycie, czy raczej intuicja, możemy powiedzieć, Johna Hicka, który powiedział, że wszystkie religie są sobie równe. Co więcej, każda z nich jest w jakiś sposób niepełna, ułomna, nie odsłania pewnej prawdy o Bogu, także te religie są sobie nawzajem potrzebne. Stąd jest to wzajemne zainteresowanie się sobą, tak? Że ja chcę się dowiedzieć od drugiej osoby, która inaczej wierzy, czegoś, czego ja nie wiem. Więc jest to jakby ta postawa człowieka pokornego, otwartego, który wie, że Bóg jest większy od jego religii, wie, że Bóg jest ponad religiami. I właśnie pluralizm religijny, zapoczątkowany przez Johna Hicka, i w tej chwili jest to coraz bardziej popularny sposób istnienia, sposób wierzenia, przybiera jakby na siłę, zdobywa znaczenie coraz większe, i dlatego nazywamy Johna Hicka Kopernikiem teologii XX wieku, bo nauczył nas pokory, nas ludzi wierzących, że każdy ma prawo wierzyć tak, jak uważa za słuszne i nie tylko, że nie ma nic w tym złego, ale to jest właśnie cudowne, że
W religii mamy, tak jak w ogrodzie, wiele kwiatów i dopiero pełne spektrum tych różnych religii stanowi o pięknie tych religii. Dlatego wielka chwała należy się Johnowi Hickowi, który pojednał ludzi wierzących z niewierzącymi, wierzących między sobą, a tym bardziej również włączył do tego myślenia ludzi wierzących ateistów i niewierzących, bo jest to również sposób wierzenia o Bogu, ale właśnie nieuznający Boga. I to też jest ciekawe, intrygujące i można się czegoś od siebie nawzajem dowiedzieć. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać sceptyków, że po pierwsze nauka teologii spełnia te podstawowe kryteria naukowości, a po drugie, nie każda nauka jest teologii jest nauką dobrą, nie każda prowadzi do dobrych skutków. Dlatego warto się zaznajomić z pluralizmem i może warto stać się również, tak jak ja osobiście uważam się za pluralistę, właśnie stać się pluralistą, tak jak John Hick. Dziękuję bardzo za uwagę.